Cześć Daria. Cześć, cześć. Co tam u Ciebie słychać? Jak Ty świętowałaś sukces eurowizyjny? Tak szczerze? No dawaj. Nie, powiem Wam szczerze, że była w ogóle taka fajna atmosfera i ja spędziłam te ostatnie dwa dni szczerze, poszłam na drinka, pierwszy raz od długiego czasu. Siedziałam ze znajomymi, nawet do trzeciej w nocy nie spałam, słuchajcie. Wow, szaleństwo. Jak już powiedziałaś, do dziesiątej, to może wiesz, bym zrobiła, tak. Ale do trzeciej to norma. Więc zaczynam znowu żyć tym życiem artysty, żeby mieć o czym pisać piosenki, bo wiecie, rock and roll, a w prawdziwym życiu to basenik i o 11 byłam w łóżku ostatnimi tygodniami, więc fajnie, bo tak odpoczęłam sobie. Chciałbym jeszcze powspominać konkurs eurowizyjny, tak. Bo ja zapomniałem zadać Ci najważniejsze pytanie. Co Ty Dawaj. Sądzisz o występie Lidii Kopani, który po prostu teraz kradnie internet? Wiecie, co Wam powiem? Kurczę, mam nadzieję, że Lidia ma się okej, okay, bo ja też wiem, że naprawdę czasami każdy z nas może mieć jakąś tam wpadkę. Nie wiem do końca, co stało się tak naprawdę na scenie. Też miałam takie mieszane odczucia, nie? No bo ogląda się to tak, sama byłam zestresowana w tym czasie i myślałam sobie, kurczę, mam wrażenie, że Lidia po prostu wygląda, jakby było jej bardzo smutno podczas występu, nie? Więc ej, cokolwiek się dzieje, mam nadzieję, że jest okej. Okay. Nie trzeba się załamywać. Ale nie mam zielonego pojęcia, co tak naprawdę się stało. Dobra, ale nie był to udany występ. Czujesz to, nie? Nie, no to jest oczywiste, tak? I też powiem szczerze, że byłam w szoku, bo widziałam jakby to, co się działo. I fakt, że songwriterzy wydali jakby oświadczenie. Tam grubo było. Chyba zabiłabym moich songwriterów, jakby mi powiedzieli, ej, jak coś, to nie my. A właśnie, bo to zachowanie było bardzo słabe, nie? Że oni się od niej odcięli. Przyznam, że to jest, no, w tej branży to jest rzadkość, bo jednak songwriterzy mają zazwyczaj supportować artystę i jakby pracować jako grupa, bo jakby nie było bez artysty, niewiele da się zrobić, ale no, byłam zaskoczona. Być może oni mają jakiś powód, żeby podsumować to w ten sposób. Także czekam na wypowiedź Lidii, bo wydaje mi się, że to będzie kluczowe.